Pierwszy dzień jesieni, zarówno kalendarzowej, jak i astronomicznej, przypada na wrzesień. To właśnie w tym okresie żegnamy upalne lato. Dla wielu osób, zwłaszcza tych mieszkających na wsi, posiadających ogród lub działkę, jest to czas porządkowania terenów zielonych, a co za tym idzie czas pożarów suchych traw i roślinności. Państwowa Straż Pożarna prowadzi ogólnopolską kampanię pod nazwą Stop Pożarom Traw. Za większość pożarów traw odpowiedzialny jest człowiek. Niestety wśród wielu ludzi panuje przekonanie, że spalanie suchej trawy użyźni w sposób naturalny glebę, co spowoduje szybszy i bujniejszy wzrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne. W tym roku przy niedoborze opadów ponownie wysuszona roślinność będzie masowo wypalana. Należy pamiętać o tym, że wypalanie traw jest karalne. Aby uniknąć kary oraz poważnych szkód, warto zastosować się do licznych apeli strażaków, ekologów, naukowców i nie szkodzić środowisku. Poza tym chciałem przypomnieć również o zakazie wypalania roślinności, czy to tej suchej, czy jakiejś pozostałości. Tak? No, powoduje to, że to zagrożenie pożarowe wzrasta. Dla Wiadomości Dnia, Michalina Dąbrowska.